całym myślącym. Chwała frontowcom. Jak powiedzieliśmy, tak zrobiliśmy. Jesteśmy na wystawie Bellagro 23 w Mińsku. Kochani, po co tutaj przyjechaliśmy? Przyjechaliśmy tutaj po to, żeby z jednej strony pokazać narodowi białoruskiemu, a z drugiej narodowi polskiemu, jaka jest naprawdę sytuacja. Wbrew propagandzie, jaką oczywiście co dnia poprzez nasze media słyszymy w Polsce, nie jedźcie Polacy na Białoruś, tam jest niebezpiecznie, tam strzelają, tam biją. My chodziliśmy, niczego takiego nie było. Wręcz przeciwnie. Naprawdę bardzo serdecznie byliśmy tu przyjęci. I w tym miejscu chciałam podziękować dla pana konsula Wiktora Sawczuka, generalnego z Białegostoku, który naprawdę dołożył bardzo dużo starań, żebyśmy mogli tutaj być, żebyśmy mogli mieć tutaj zorganizowaną tą wystawę, program, przyjęcie. I chciałam powiedzieć tak, że już dzisiaj właśnie jesteśmy po nagraniu z panią rzecznik Ministerstwa Rolnictwa i Żywności, gdzie przeszliśmy po wystawie, powiedzieliśmy, po co tutaj jesteśmy, co chcemy pokazać, no i sami zobaczyliśmy przy okazji, co tutaj jest. I chcę powiedzieć tak, kochani, że to rolnictwo, które tutaj, no co ma tutaj do dyspozycji, to dzisiaj zostało zaprezentowane. I chcę powiedzieć, że większość to są właśnie produkty Białorusi, gdzie później oczywiście w kilku wejściach Państwu pokażemy część tego, co mogliśmy zobaczyć, bo nie da rady całości przejść. Materiał musiałby trwać z 3 godziny, może i nawet więcej. No, chyba tak. Nawet można by było więcej, tak? Tak. Natomiast chcemy, no cóż, zaznaczyć to, co jest najważniejsze. Więc tak, to co powiedział nam pan z telewizji, że no i pokazał właśnie to przetwórstwo, że w poszczególnych regionach są tworzone tak zwane holdingi. To nie ma nic wspólnego z takim holdingiem, gdzie się tworzy u nas właśnie w Polsce. Tutaj są tworzone holdingi, które przetwarzają poszczególne produkty. Mięso, mleko, przetwory warzywne, owocowe i to jest, ten holding ma na celu zabezpieczenie w pierwszej kolejności potrzeb regionu, a później wyeksportowania na zewnątrz. No i co się okazuje? Bez wsparcia Unii Europejskiej można. I to, co jest naszym zadaniem, naszą podstawą działania i tworzenia partii Front, to jest to właśnie, że mamy opracowaną politykę, program polityki rolnej, gdzie zakładamy, że właśnie to ze środków budżetowych, krajowych możemy wspierać rolnictwo, rozwijać w ten sposób, że będzie kwitło, a nie tak, jak się u nas no, zwija raczej. Dokładnie. Tak? No i Marku, powiedz kilka słów. Jeszcze może ja słowo dodam, co zauważyłem. Wszystko opiera się na sprawdzonych recepturach, ale robione jest nowymi technologiami. Nowymi znaczy się bardzo, bardzo nowoczesnymi. Linie produkcyjne, które tutaj są zaprezentowane, nie odbiegają naprawdę od linii produkcyjnych w bardzo wielkich zakładach na zachodzie, w Unii Europejskiej. Wiem, o czym mówię, bo bardzo, bardzo wiele lat spędziłem za granicą, pracując na takich właśnie i maszynach, i różnych tego typu liniach. I co jeszcze należy tutaj zaznaczyć, że widzieliśmy tutaj produkty włoskie, niemieckie, duńskie, tak? No, a my jesteśmy najbliższym sąsiadem, tak? Współpracowaliśmy. Nie ma nas wcale. Nie ma nas wcale. I tutaj chciałam jeszcze powiedzieć, jaki mamy przygotowany program, tak? No, bardzo intensywny i efektywny, żebyśmy mogli jak najwięcej skorzystać z tego pobytu tutaj. Więc dzisiaj w godzinach wieczornych spotykamy się z przedstawicielami nauki, przedsiębiorcami, z politologami, no po to, żeby omówić właśnie możliwości, jak już będą takie szanse i nastąpi normalność, tak, nastąpi normalność, żebyśmy mogli ze sobą współpracować. Jutro z kolei chcemy zaznaczyć też tak symbolicznie naszą tutaj obecność. Składamy kwiaty przy pomniku Wiecznego Płomienia, czyli przy pomniku pamięci żołnierzy, zwycięstwa żołnierzy.
Później mamy spotkanie z przedstawicielem Parlamentu Białorusi. Także myślę, że to już jest... Cieszymy się bardzo z tego. To świadczy o tym, no, że jednak no, budzimy jakiś szacunek i chęć ze strony władz białoruskich do powrotu do normalnych stosunków współpracy między oboma krajami. Ja może jeszcze dodam, że odczuwam taką gwarancję, że jeżeli naprawdę wróci wszystko do tej normalności, to my jako przedsiębiorcy, jako rolnicy, jako przedstawiciele naszego kraju nie będziemy traktowani jako tacy odosobnieni, tylko na zasadzie współpracy, czyli bliscy współpracownicy. Co jeszcze zauważyliśmy, tak, że pan minister rolnictwa i żywności, zastępcy, pracownicy Ministerstwa Rolnictwa, więc tutaj nie byli jako wielcy, no nie wiem, ktoś nad tym trzeba nadskakiwać. Nie do zdobycia. Nie do zdobycia, tylko oni tutaj przyszli po to, żeby być, żeby rozmawiać z tymi ludźmi, z przedsiębiorcami, czyli po prostu normalni ludzie, tak, bo normalnie na co dzień ze sobą współpracują we wspólnym własnym interesie, żeby uzyskać no, takie wyniki, tak? Wyniki, tak. Efekty.